Cześć, słuchajcie, wczoraj rano przepalił mi się czajnik, pobiegłem do MediaMarktu i tam powiedziano mi, że za cenę, jaką ten czajnik stary kosztował, mogę sobie wybrać nowy albo kasę mogę odzyskać. No i wybrałem sobie taki model, nie wiem jak to się czyta, Koenig czy Koenig, to chyba jest niemiecka jakaś taka marka własna MediaMarktu, model KWK 221723M i zobaczcie, ma fajną taką funkcjonalność, że można sobie wybrać temperaturę. Czajnik jak czajnik, generalnie tu mamy pokrywkę otwieraną. Trochę jest tutaj takie utrudnienie, że ona się nie otwiera tak całkiem, tylko tak do połowy, więc jak coś to musimy wodę wlewać od tej strony. Tutaj jest taki jakiś bolec wystający, mam nadzieję, że to widać. Chyba do pomiaru temperatury. Reszty tu nie ma nic ciekawego, natomiast tu jest fajna taka opcja, zobaczcie, że sobie wybieramy temperatury wody 70, 80, 90 albo 100, no weźmy to 70, nie? No i gotujemy sobie tak, naciskamy, on się teraz gotuje, jak się ugotuje, no to tam dwa razy piknie, nie? Więc już tam no, nie będę pokazywał jakby całego tutaj procesu, no generalnie chodzi o to, że można sobie po prostu ugotować, podgrzać w zasadzie wodę do temperatury innej niż 100 stopni, tak? 70, 80, 90, 100. Na razie nie wiem zbyt wiele, jakich to mogłoby mieć zastosowań. Nie wiem, może jak sobie wodę na przykład podgrzewamy, nie wiem, do mycia garków, a nie chcemy mieć takiej wrzącej, może nie wiem, do na przykład jak sobie na chcemy kisiel zrobić albo kompot, przepraszam, kisiel albo galaretkę i wodę na to ugotować, żeby sobie rozmieszać tą żelatynę. No to coś takiego. Myślę, że fajna opcja. Generalnie czajniczek bardzo fajnie wykonany, jak za swoją cenę 130 zł. Myślę, że może się komuś przydać takie nagranie. Trzeba sobie tak wyłączyć. Nie chcę tutaj w ogóle gotować tej wody, no bo nie potrzebuję tego, tak chciałem na potrzeby nagrania pokazać, o co chodzi. No mam nadzieję, że się komuś przyda ten filmik, jakby ktoś się zastanawiał, jak taki czajniczek wygląda. No, za każdym razem, jak w ogóle go podniesiemy i puścimy, to nam cyknie taki znaczek, że sygnał taki, że po prostu jest podłączony, no i też piknie, jak się ugotuje coś albo dojdzie do tej temperatury ustawionej. Dzięki wielkie, cześć.